Zapraszam na drugą lekcję z teorią z działu pola figur. Dzisiaj przypomnimy sobie, czym jest pole powierzchni, przejdziemy do tego, jak obliczyć pole prostokąta i pole kwadratu. W poprzednim materiale można było się dowiedzieć, że pole powierzchni dowolnej figury jest to ilość kwadratów jednostkowych pokrywających tę figurę. W dzisiejszym materiale zajmiemy się obliczaniem pola powierzchni konkretnej figury, jaką jest prostokąt lub kwadrat, bo działa to dokładnie tak samo. Jak widzimy, mamy zielone i różowe pary boków. W środku, podobnie jak w poprzednim materiale, możemy wyrysować sobie kwadraty i obliczyć, a dokładnie wyrysować sobie, jakie jest pole, ale w sytuacji, kiedy mamy bardzo dużą figurę i nie można jej za bardzo narysować na kartce, bo nam się po prostu nie zmieści zgodnie z tymi wymiarami, korzystamy ze wzoru, profesjonalnie mówiąc A razy B, taki jest wzór na pole prostokąta, ale na sam początek można zapamiętać, że to będzie po prostu bok razy bok. Sprawdźmy to na naszym przykładzie. Różowy bok ma dwie jednostki. Zielony ma 7. 2 kwadraty i 7 kwadratów. Bok razy bok, czyli 7 razy 2. W wyniku otrzymamy 14. Co jest najważniejsze, będą to jednostki kwadratowe. Jednostka razy jednostka to jednostka do potęgi drugiej, tak samo jak liczba razy liczba. Oczywiście taka sama, na przykład 3 razy 3 możemy inaczej zapisać jako 3 do potęgi drugiej, 3 do kwadratu, tak samo jest z tą jednostką i ona jest bardzo ważna, ponieważ zadanie bez niej nie będzie kompletne. Jest to jedynie wstęp do tego tematu. Zapraszam na kolejny materiał, w którym zmierzymy się z odpowiednimi zadaniami. I na konkretnych przykładach pokażemy sobie, jak działa wzór na pole prostokąta i wzór na pole kwadratu.